bardzo poważną sytuację w gminie Rydlice. O godzinie 18 zwołałem prezydium Ochotniczych Straży Pożarnych i wprowadziłem stan przeciwpowodziowy, alarm przeciwpowodziowy. Natomiast w obecnym czasie od godziny 20 obowiązuje już stan przeciwpowodziowy, ponieważ powyrywały rzeki. Wątok, Szwedka, w Lubczy, Wolanka jest już na granicy, że tak powiem, zalania terenów. I wprowadziliśmy ten drugi stopień z uwagi na to, że trzeba już zabezpieczać budynki przed zalaniami. Sytuacja jest bardzo poważna, ponieważ cały czas deszcz pada. Straże pracują, pomagają ile mogą. Nie wiem, czy uda się obronić wszystkie gospodarstwa, jeżeli dalej będzie padać. Chwilę obecną najgorsza sytuacja jest w gminie Ryglice oraz w gminie Szerzyny. Aczkolwiek z tego, co wiem, to od godzin popołudniowych, 15-16, sytuacja zaczęła się zaostrzać. Generalnie strażacy działają na terenie całego powiatu. Przeszła trąba powietrzna, powywracała wszystkie drzewa i pozrywała dachy, wyniszczyła budynki. Iśmy przyjechali, to cośmy zobaczyli, to wprost szarenia. Nie do opisania. Wszystkie jesiony, brzozy połamane, powywracane. Opisane. Te świerczki piękne. Wszystko wyniszczone, posłuchane. Świerki, które miały po tyle lat, takie ślipne świerki kolorowe posypane. A tutaj sosna, która miała to pewnie ze 30 lat, też wyrwana z korzeniami. Jesteśmy w ciągłej gotowości. W Komendzie Miejskiej PSP zarówno w jednej, jak i w drugiej jednostce zostali ściągnięci strażacy dyżurów domowych. Także jesteśmy w stałej gotowości i cały czas działamy. Uruchomiliśmy wszystkie jednostki OSP, zabezpieczyliśmy piasek, zabezpieczyliśmy worki i oczywiście ja jako burmistrz do rana zostaję z mieszkańcami na placu boju, że tak powiem, i walczymy o każdy dom, o każdy kawałek, że tak powiem, drogi, żeby ratować jak najwięcej mienia naszego, które jest dla nas oczywiście bardzo ważne.